Jest spokojna, mroźna noc z 4 na 5 lutego 1936 roku. Tragamin, a w zasadzie to Trakheim, mała wieś leżąca na terenach wolnego miasta Gdańska. Około godziny 3 w nocy mieszkańcy jednej z osad lokalnych zauważyli rozprzestrzeniający się ogień. Sytuacja była na tyle poważna, że płomienie niszczyły nie tylko budynki gospodarcze, ale również budynek mieszkalny. Była to sytuacja zagrażająca życiu oraz oczywiście zdrowiu mieszkańców. Zanim jednak doszło do jakichkolwiek strat w ludziach, mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Cóż, przynajmniej w większości, bowiem nikt z sąsiadów nie widział Pawła Runszkowskiego oraz jego żony Elizy. Czy para małżeńska, a wraz z nimi ich maleńkie dziecko, mogła zginąć w pożarze? Zanim zdołano gasić rozprzestrzeniający się pożar, ogień całkowicie strawił jeden z budynków, który był podzielony na takich 6 osobnych pomieszczeń mieszkalnych. To z kolei znaczyło, że 6 rodzin w okamgnieniu nie tylko straciło cały swój dobytek, ale również dach nad głową. Ale jedna z rodzin mogła przeżywać dużo gorszą tragedię. Chociaż ogień trawił już cały budynek, to też nikt nie zauważył, aby z mieszkania rodziny Runszkowskich ktokolwiek wychodził, a to mogło oznaczać, iż cała 3-osobowa rodzina zginęła w pożarze. Rodzina Runszkowskich była niewielka. Paweł oraz Eliza byli małżeństwem dopiero od kilku lat, a dopełnieniem ich związku była 1,5-roczna córka Trauta. Czasem u Pawła pomieszkiwał również jego 22-letni brat, Janek, jakby nie patrzeć, również członek rodziny, ale nie zdarzało się to zbyt często, bowiem panowie nie mieli ze sobą jakichś takich wyjątkowo dobrych relacji. Ale ponieważ jednak w tym mieszkaniu bywał i to na noc, to też ciężko było stwierdzić, czy znajdował się wraz z rodziną w mieszkaniu, gdy żywioł trawił cały ich dobytek. Wstępnie trzeba było rozważyć wszystkie potencjalne opcje, łącznie z tymi najtragiczniejszymi. Kiedy strażakom udało się ugasić pożar, rozpoczęto śledztwo, które miało na celu ustalić 2 ważne kwestie. Co stało się z rodziną Runszkowskich oraz w którym miejscu został zapruszony ogień? Pierwszym miejscem, które zostało sprawdzone, było oczywiście mieszkanie Runszkowskich. Istniało tutaj bowiem takie dosyć spore przypuszczenie, że Paweł, Eliza oraz ich maleńka córeczka zginęli w płomieniach. Dość szybko okazało się, że ta hipoteza jest bardzo prawdopodobna, bowiem już na wstępie swojego śledztwa policja odnalazła dowody na to, że to właśnie w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę Runszkowskich pierwotnie rozpoczął się pożar. Początkowo podejrzewano, iż ogień mógł powstać na skutek przypadkowego zapalenia się dziecięcego łóżeczka, które, jak się okazało, stało zbyt blisko pieca, albo też mogło zapalić się drzewo, które za tym piecem się suszyło. Obie te hipotezy miały zostać dokładnie sprawdzone na późniejszym etapie. Zgodnie z podejrzeniami odnaleziono również ciało Elizy Runszkowskiej oraz jej 1,5-rocznej córki. Ciała zostały strawione przez ogień. Zarówno matka, jak i córka leżały w swoich łóżkach, co też mogło sugerować, iż obie dokonały swojego żywota we śnie, nie będąc nawet świadome tego, że ich mieszkanie jest źródłem niszczycielskiego żywiołu. Oba ciała zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie biegli lekarze mieli sprawdzić faktyczną przyczynę śmierci kobiety oraz jej dziecka, chociaż na pozór była ona oczywiście jasna. Śledczym nie udało się jednak odnaleźć Pawła Runszkowskiego. W mieszkaniu nie było śladu po mężczyźnie. Nigdzie nie było jego ciała, a sam Runszkowski ostatni raz był widziany przez swoich sąsiadów poprzedniego wieczora. Śledczy stanęli więc przed rozwiązaniem kolejnej zagadki.
co stało się z Pawłem Runszkowskim. Wkrótce policja odkryła, iż pożar, który rozprzestrzenił się na cały budynek, nie był dziełem przypadku. W mieszkaniu Runszkowskich zauważono ślady świadczące o tym, iż ogień mógł zostać podłożony celowo. Wszystko bowiem wskazywało na to, że pożar rozpoczął się na skutek podpalenia łóżka, w którym spała niczego nieświadoma Eliza. Łóżko stało daleko od pieca, dlatego też wykluczono możliwość przypadkowego zapruszenia ognia. W okolicy łóżka nie było również żadnych niedopałków, które mogłyby być przyczyną pożaru. Czyżby więc Paweł Runszkowski postanowił umyślnie zamordować swoją rodzinę i skazać swoich najbliższych na tak okrutną śmierć w płomieniach? Jego nieobecność na miejscu zbrodni mogła to potwierdzać. Historia zna przecież wiele przypadków, w których głowa rodziny z różnych pobudek postanawia zamordować wszystkich członków swojej rodziny. Mogliście już słyszeć takie historie nie tylko na moim kanale, ale również na wielu innych kanałach poświęconych tematyce kryminalnej. Nic więc dziwnego, że zagadkowe zniknięcie Pawła Runszkowskiego wydało się śledczym podejrzane. Podejrzenia te zyskały na sile, kiedy nadeszły wyniki sekcji zwłok. Okazało się, że ani Eliza, ani jej półtoraroczna córeczka nie zginęły na skutek zaczadzenia czy też spalenia. Na głowach obu dynatek odkryto urazy mechaniczne czaszki. Kości były połamane, a to by znaczyło, że zarówno Eliza, jak i mała Trauta zostały zamordowane, zanim jeszcze pożar strawił ich dobytek. Podłożenie ognia miało najprawdopodobniej zatrzeć ślady zbrodni. Policji udało się więc potwierdzić, iż ogień został podłożony celowo, a kobieta oraz dziewczynka były ofiarami mordercy. Teraz trzeba było tylko znaleźć dowody świadczące o winie Pawła Runszkowskiego. To zadanie okazało się bardzo trudne. Okazało się, że tym razem śledczy byli jednak w błędzie, a cała ta historia okazała się być dużo bardziej zagmatwana niż początkowo sądzono. Paweł Runszkowski nie mógł być odpowiedzialny za śmierć swojej rodziny, bowiem, jak się wkrótce okaże, sam stracił życie tej nocy. W odległości około 300 metrów od spalonego zabudowania na polu buraków zostało odnalezione ciało mężczyzny. Denat leżał twarzą skierowaną ku ziemi. Jego czaszka posiadała widoczne rany cięte, jak później ustalono, najpewniej zadanych toporem lub siekierą. Sprawę połączono z pożarem i, jak się okazało, morderstwem popełnionym poprzedniej nocy w spalonym budynku. Śledczy ustalili, iż zarówno w przypadku mężczyzny, jak i w przypadku Elizy Runszkowskiej sprawca użył tego samego narzędzia, by uśmiercić swoje ofiary. Morderstwo mężczyzny musiało być więc bezspornie powiązane ze zbrodnią dokonaną w spalonych zabudowaniach. I jak się szybko okazało, oczywiście, że było. Mężczyzna odnaleziony na polu buraków został bowiem zidentyfikowany jako mąż Elizy Runszkowskiej. A to by znaczyło, że najprawdopodobniej cała rodzina padła ofiarą zbrodniarza. Teraz tylko należało ustalić, kto był odpowiedzialny za obie zbrodnie i dlaczego zostały one popełnione w zupełnie różnych miejscach. Odnalezienie ciała mężczyzny poza mieszkaniem było dość zagadkowe, zresztą sami chyba przyznacie, że było. Dlaczego ktoś miałby zamordować Pawła Runszkowskiego na polu buraków, zresztą cudzym polu buraków, dodajmy tutaj w tym miejscu, a kobietę i dziecko uśmiercić w domu? Wstępne hipotezy zakładały, iż mężczyzna zginął jako pierwszy, a jego żona oraz córka zostały zamordowane stosunkowo później, jakby w wyniku konsekwencji śmierci Runszkowskiego. Ale po co w takim razie sprawca miałby podpalać mieszkanie i tuszować zbrodnie, skoro ciała Pawła w nim nie było? Nawet gdyby śledczy nie odkryli faktycznej przyczyny śmierci Elizy i jej córeczki, no to prędzej czy później ciało Pawła zostałoby odkryte, a tym samym dowiedziano by się o zbrodni. Motywacje sprawcy pozostawały póki co niejasne.
Najważniejsze byłoby ustalić tożsamość osoby, która była odpowiedzialna za całą tę tragedię. Policjanci nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Jedynym tropem policji był wspomniany wcześniej Jan Runszkowski, brat Pawła, który pomieszkiwał czasami z rodziną. Mężczyzna mieszkał na stałe w Herrenhagen, wsi, którą obecnie możemy odnaleźć na mapach pod nazwą Pielica. Leży ona zresztą w sąsiedztwie Tragamina. Obie wsie dzieli odległość niecałych 5 kilometrów, tak więc można tutaj powiedzieć, że obaj bracia mieszkali po sąsiedzku. Ustalono, że mężczyzna przyszedł na świat 30 stycznia 1915 roku w Dortmundzie, co też znaczyło, że tuż przed całą tą tragedią, jaka rozegrała się w rodzinie Runszkowskich, świętował on swoje 21 urodziny. Żył na terenie wolnego miasta Gdańska, gdzie przed laty przeprowadzili się jego rodzice. Dokładniej mówiąc, to rodzina Runszkowskich osiedliła się w mieście Schöneberg, czyli dzisiejszym Ostaszewie. Źródła jednak podają, że wszyscy Runszkowscy z pochodzenia byli Niemcami. Jan pracował, a właściwie dorabiał sobie jako robotnik rolny, bowiem pracę ciągle zmieniał. A będąc skrupulatnym, to często był po prostu z tej pracy zwalniany ze względu na dokonywane przez siebie drobne kradzieże. Jego sytuacja materialna była dość ciężka, dlatego też mężczyzna próbował sobie radzić na swój własny sposób. A tym sposobem miały być właśnie wspomniane przeze mnie drobne kradzieże. Z tego też powodu został zwolniony z ostatniego miejsca pracy, ale policji udało się dowiedzieć, że posiadał już nowe zatrudnienie, ale nawyki nadal były stare, a sam Runszkowski wynosił sobie z miejsca pracy co potrzebniejsze dla siebie sprzęty. Policja chciała porozmawiać z mężczyzną, który mógł coś wiedzieć na temat morderstwa rodziny brata. Mógł mieć znaczące dla śledztwa informacje, może wiedział, czy rodzina Runszkowskich miała zatargi z kimkolwiek, a być może i nawet on sam był sprawcą tragedii. Jak wiadomo, jego relacje z bratem były przecież napięte. Policja niemal w błyskawicznym tempie odnajduje Jana Runszkowskiego. Nie było z tym zresztą jakiegoś takiego większego problemu, bowiem jak się okazało, już 5 lutego nad ranem Jan pojawił się w okolicy spalonych zabudowań. Początkowo nie skonfrontował się z policją, natomiast wdał się w rozmowę z sąsiadami i w ten sposób też miał dowiedzieć się o śmierci swojej bratowej oraz o odnalezieniu ciała jego brata. Jan nie pytał o nic więcej. Wsiadł na rower i udał się do swojego pracodawcy, gdzie też poprosił o urlop. Nic jednak tam nie wspomniał o śmierci swojego brata, a swoją prośbę umotywował tym, iż chciał udać się na urlop do Kalthofu. Prosto od swojego pracodawcy pojechał do Schöneberga, gdzie mieszkał jego ojciec. Tam też powiadomił starszego mężczyznę o śmierci jego syna. Wraz z ojcem oraz jeszcze jakimś kuzynem udali się na miejsce zbrodni. Ale tym razem sytuacja wyglądała nieco inaczej, bowiem sąsiedzi byli już zaznajomieni z sytuacją i zdawali sobie sprawę z tego, iż policja poszukuje Jana Runszkowskiego w celu jego przesłuchania, ponieważ może on posiadać jakieś ważne informacje, które dotyczyły śmierci ich sąsiada. Dlatego też sąsiedzi od razu zawiadamiają policję o tym, że Jan pojawił się przy zabudowaniach, a mundurowi, nie czekając ani chwili dłużej, przechwytują mężczyznę. Pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, iż Jan Runszkowski był widziany w okolicy domu brata właśnie na wieczór czy też w nocy, kiedy została dokonana zbrodnia. Ale mężczyzna wypierał się swojego udziału w całym tym morderstwie. Podał nawet śledczym kilka nazwisk, twierdząc, iż to właśnie tym osobom policja powinna się uważniej przyjrzeć, ponieważ to z nimi jego brat miał jakieś zatargi. Natomiast Jan chyba nie spodziewał się, że śledczy nie kupią tej całej jego historii i że nie wykpi się tak łatwo, ponieważ policja nadal bardzo chciała wiedzieć, co też Jan robił w okolicach domu swojego brata 4 lutego. Ponieważ jednak Jan nie był skłonny do współpracy, dlatego też policjanci aresztowali mężczyznę i przewieźli podejrzanego na najbliższy komisariat policji.
Tam też Jan Rączkowski miał złożyć obszerniejsze wyjaśnienia. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale aresztowany mężczyzna, kiedy tylko pojawił się na komisariacie, przyznał się do popełnienia zbrodni. Jan wyznał śledczym, że już od jakiegoś czasu planował morderstwo całej rodziny brata. Przemilczał jednak tutaj dokładnie motywację swojego postępowania, ale za to dość dokładnie odwzorował przebieg zbrodni. Cała historia tak naprawdę zaczyna się na kilka dni przed morderstwem. To właśnie wtedy Jan wynosi ze swojego miejsca pracy siekierę. Już wtedy wiedział, że narzędzie posłuży mu do odebrania życia jego bratu oraz jego całej rodzinie. Zanim jednak do tego doszło, to mężczyzna schował siekierę i tutaj zdania są podzielone, bowiem jedne źródła twierdziły, iż mężczyzna schował siekierę u siebie w domu i po prostu tej krytycznej nocy przyniósł ją do mieszkania brata. Drugie źródła twierdziły, że Janek po prostu schował tę siekierę w jakiejś takiej przybudówce właśnie przy tym takim baraku, w którym mieszkał jego brat z małżonką. Na noc morderstwa wybrał 4 lutego. Udało mu się wszystko tak zorganizować, żeby akurat tej nocy nocować u swojego brata. O 22:00 cała rodzina zjadła kolację, po czym udała się na spoczynek. Po północy Paweł obudził Jana. Panowie mieli udać się wspólnie na pole buraków celem ich kradzieży. Nie był to może jakiś wyjątkowo szlachetny czyn, aczkolwiek podejrzewam, że większość z Was zdaje sobie sprawę, jak trudne i ciężkie to były czasy. No i niestety bardzo często w wielu rodzinach taki tak zwany szaber był jedyną szansą na przeżycie. Panowie mieli dokonać kradzieży w nocy, bowiem wtedy, jak wiadomo, jest ciemno i łatwiej jest wynieść warzywa, nie alarmując przy tym właścicieli pola uprawnego. Jan wiedział, że to jest właśnie ten moment. Brat irytował go już od dłuższego czasu, a tutaj nadarzała się idealna sposobność, by zamordować go pod osłoną nocy. Wychodząc w drogę na pole buraków, Jan schował przyniesioną przez siebie siekierę za pazuchę kurtki. Kiedy obaj panowie znaleźli się na miejscu docelowym, Paweł schylił się, by pakować buraki do worka. Wtedy też Jan uderzył. Morderca zadał swojemu bratu 3 ciosy w głowę. Kiedy Paweł osunął się na ziemię, Jan, tak dla pewności, uderzył jeszcze 2 razy. Upewniwszy się, że brat nie żyje, Jan, jak gdyby nigdy nic, pozostawił jego jeszcze ciepłe ciało na kopcu buraków. Nie poprzestał tutaj jednak na jednym morderstwie. Wrócił do mieszkania Rączkowskich. Eliza spała spokojnie w łóżku. Tuż przy piecu stało łóżeczko dziecięce, w którym spała jego bratanica. Jan podszedł do łóżka swojej bratowej. Uniósł siekierę do góry, po czym zaatakował niczego nie spodziewającą się kobietę. Eliza zmarła na miejscu. Jan zeznał, iż wybór Elizy na pierwszą ofiarę był intencjonalny. Nie był przecież aż tak głupi i zdawał sobie sprawę, że płacz małej Trauty mógłby zaalarmować jej matkę. Wtedy najpewniej pomiędzy nim a kobietą doszłoby do walki, zapewne z korzyścią może i dla niego, ale mężczyzna nie mógł ryzykować, że krzyki pobudzą sąsiadów. Chciał tutaj zadbać o to, aby nie zostawić po sobie żadnych świadków. Po zamordowaniu Elizy podszedł do łóżeczka swojej bratanicy. 1,5-roczna dziewczynka zginęła w ten sam sposób, co jej rodzice. 3-krotny morderca postanowił podpalić mieszkanie, aby zatrzeć wszystkie ślady mogące naprowadzić śledczych na jego trop. Jak widać, nie dość skutecznie. Jan, pytany o powody swojego postępowania, uparcie milczał. Nie chciał zdradzić, co popchnęło go do tak okrutnej zbrodni. Zazdrość? Mężczyzna nie za bardzo miał o co być zazdrosny, bowiem rodzina Rączkowskich raczej nie radziła sobie o wiele lepiej od niego. Oczywiście, jeżeli tutaj chodzi o sytuację materialną. Nie było nic wiadomo na temat życia miłosnego Jana, raczej mało prawdopodobne, by podkochiwał się w swojej bratowej. Rabunek?
Ten motyw również został wstępnie wykluczony, ponieważ, jak wspomniałam przed momentem, no, rodzina Runczkowskich raczej nie należała do wyjątkowo zamożnych, a wręcz można powiedzieć, że przędli dość ciężko. Świadczy o tym chociażby fakt, iż Paweł, aby zapewnić swojej rodzinie pożywienie, wychodził nocą na kradzież buraków, więc dolarów pod poduszką raczej nie trzymał. Co więc tutaj kierowało Janem Runczkowskim? Dlaczego mężczyzna bez mrugnięcia oka zamordował całą rodzinę swojego brata? Jego czyn można by było przypisać dziełu szaleńca, ale też jaki szaleniec planuje swoją zbrodnię z kilkudniowym wyprzedzeniem? Jego kolejne kroki były też bardzo logiczne. Tutaj też należy zaznaczyć, że dzienniki nie informowały wyjątkowo obszernie o kondycji psychicznej oskarżonego, ale można tutaj założyć, że był on zdrowy psychicznie, ponieważ został dopuszczony do rozprawy sądowej, co też najprawdopodobniej oznaczało, że psychiatrzy nie mieli żadnych obiekcji co do jego poczytalności. Motyw więc nadal pozostawał zagadkowy. Policjanci mogli mieć jedynie nadzieję, że nadchodzący proces uchyli nieco rąbka tajemnicy, a sam oskarżony zdecyduje się opowiedzieć całą historię, tym razem nie pomijając swoich motywacji. Proces przeciwko Janowi Runczkowskiemu rozpoczął się 6 maja 1936 roku. Sprawa była bardzo głośna na terenach Wolnego Miasta Gdańska, dlatego też oczywiście nic dziwnego, że sala sądowa, jak zwykle w takich przypadkach, pękała w szwach. Jako taką ciekawostkę powiem Wam, że jeden z głównych świadków w procesie, niejaki Pawłowski, miał popełnić samobójstwo w przededniu procesu. Nie wiadomo, co spowodowało, iż mężczyzna postanowił odebrać sobie życie tuż przed rozprawą, ani czy w ogóle miało to jakikolwiek związek z nadchodzącym procesem, jednak oczywiście zrodziło to pewne podejrzenia co do tego, że mężczyzna mógł posiadać jakieś kluczowe informacje w sprawie morderstwa, a ponieważ nie udźwignął presji, to postanowił odebrać sobie życie. Czy było tak w rzeczywistości? Raczej wątpię, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Dysponujemy tutaj chyba zbyt małą ilością informacji na ten temat, by móc tutaj wysnuć jakiekolwiek wnioski, ale mówię Wam o tym, iż taka sytuacja miała miejsce, bowiem była dość nietypowa. Zasiadający na ławie oskarżonych Jan Runczkowski ponownie przyznał się do zarzucanych mu czynów, raz jeszcze opisując przebieg zdarzenia. Tym razem jednak zdecydował się poinformować sędziów przysięgłych oraz zgromadzoną publiczność, co takiego popchnęło go do zbrodni kainowej. Powód był jak zwykle bardzo prozaiczny. Jan twierdził, iż nie dogadywał się ze swoim bratem oraz jego małżonką. Dodatkowo cierpiał ubóstwo, dlatego też postanowił ograbić swojego brata z bardziej wartościowych rzeczy. Ponieważ Jan zdecydował się bardziej dokładnie opisać tę tragiczną noc, to też raz jeszcze opowiem Wam, co dokładnie wydarzyło się w nocy z 4 na 5 lutego. Oczywiście pomijając tutaj te wątki, o których Wam już wspominałam, żeby Was tutaj nie zanudzić. 4 lutego o godzinie 22 Jan przyszedł do mieszkania brata. Zabrał ze sobą siekierę, która miała mu posłużyć za narzędzie mordu. Ponieważ nie żył ze swoim bratem w jakichś takich zażyłych relacjach, to też obawiał się, że ten może patrzeć dość podejrzanie na jego wieczorną wizytę. Dlatego też, żeby go udobruchać, to zabrał ze sobą butelkę koniaku oraz cukierki. Już w progu wręczył bratu alkohol i słodycze oraz dołożył do tego 15 guldenów. Paweł, niespodziewający się takiej hojności, przyjął brata pod swoim dachem oraz zaprosił do wspólnej kolacji. Rodzina rozmawiała na mało istotne tematy. Początkowo intencją Jana było morderstwo całej rodziny w mieszkaniu. Jego plany zostały pokrzyżowane, ponieważ po posiłku Paweł zakomunikował mu, że tej nocy wychodzi na szaber po buraki. Postanowił również wykorzystać sytuację, że jego brat nocuje wraz z nim w mieszkaniu i poprosił go o pomoc. Wiadomo, że co dwóch chłopa to nie jeden i we dwójkę na pewno uda im się przynieść dużą większą ilość warzyw. Jan, nie mając za bardzo wyboru,
zgodził się pomóc swojemu bratu. Prośba Pawła nieco go zirytowała, ponieważ musiał zmodyfikować swój plan. Do tej pory zakładał, że po morderstwie podpali mieszkanie i zatrze za sobą wszystkie ślady. Ale jak zabić Pawła, skoro tego w mieszkaniu nie będzie? Jan postanowił jednak nie rezygnować ze swoich zamierzeń. Po północy Paweł zbudził Jana, a mężczyźni razem udali się na pole buraków. Dalszy przebieg zbrodni jest już wam znany, dlatego też wam go tutaj pominę. Po morderstwie Pawła, jak już wiemy, Jan wrócił do domu, gdzie zamordował Elizę oraz swoją bratanicę, ale zanim podpalił mieszkanie, zabrał co bardziej wartościowe rzeczy. W portmonetce odnalazł 30 guldenów, 15 guldenów, które wcześniej wręczył swojemu bratu, oraz dodatkowe 15 należące do rodziny. Zabrał również skórzaną kurtkę, jakieś ubrania, czapkę, płaszcz i parę butów. Po splądrowaniu mieszkania podpalił łóżko, na którym leżała Eliza, i oddalił się z miejsca zdarzenia. Postanowił jednak nie iść pieszo. Zabrał rower należący do jego brata. Oskarżony przyznał przed sądem, iż wziął rower nie po to, by go sprzedać, ale by oddalić się z miejsca zdarzenia na tyle szybko, by pozostać niezauważonym. Pamiętajmy, że ogień, który podłożył Jan Rączkowski, rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie. Kwestią czasu było, kiedy któryś z sąsiadów zauważy płomienie lub dym i zaalarmuje pozostałych mieszkańców budynku o zagrożeniu. Tutaj też należy nadmienić, iż Jan został oskarżony nie tylko o potrójne morderstwo, ale też właśnie o podpalenie budynku oraz kradzież. Pożar stwarzał realne zagrożenie życia dla 6 rodzin, a w zasadzie to dla 5, bowiem rodzina Rączkowskich i tak już nie żyła. Było to więc poważne przestępstwo oraz czyn, który dodatkowo przemawiał na niekorzyść oskarżonego. Nic więc dziwnego, że Jan Rączkowski został skazany na karę śmierci. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, iż kara śmierci została zasądzona ze względu na dokonanie zabójstwa brata oraz bratowej. Za zamordowanie małej Trauty, za kradzież oraz podpalenie zabudowania Rączkowski został skazany na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. Myślę, że ten mały, na pozór nieistotny szczegół zasługuje tutaj na to, aby zwrócić na niego uwagę, ponieważ w moim odczuciu idealnie pokazuje on, iż jeszcze 100 lat temu dużo surowiej karało się za zabójstwo osoby dorosłej niż za zabójstwo dziecka. Po zasądzeniu kary obrońca oskarżonego złożył wniosek do Sądu Najwyższego o rewizję procesu. Gdański sąd odrzucił zażalenie obrońcy, a tym samym uprawomocnił się wyrok zasądzony w sądzie okręgowym. Ostatnią nadzieją Rączkowskiego był Senat. Jeżeli Senat uwzględniłby jego wniosek o prawo łaski, mężczyzna ocaliłby swoje życie. Ale Rączkowski miał zbyt wiele na sumieniu. Był 3-krotnym mordercą, z czego zamordował własnego brata. Podpalił zabudowania mieszkalne, czym też naraził na utratę życia aż 5 rodzin. Oraz był notorycznym złodziejem. Nawet siekiera, która posłużyła mu za narzędzie mordu, została zrabowana z jego miejsca pracy. Obrona Rączkowskiego nie miała więc tutaj żadnej takiej dobrej karty przetargowej. Nic więc dziwnego, że Senat nie był łaskawy dla skazanego bratobójcy. Zgodnie z jego rozporządzeniem wniosek o prawo łaski został odrzucony. Tym samym wykonanie wyroku śmierci było jedynie kwestią czasu. Wyrok wykonano 20 sierpnia 1936 roku, a egzekucji podjął się specjalnie sprowadzony z Niemiec kat. Rączkowski zginął na skutek ścięcia toporem. Na tym kończy się dzisiejsza historia. Jest ona nieco krótsza, ale jakiś czas temu prosiliście mnie właśnie o jakieś materiały dotyczące terenów Gdańska. No a ponieważ, jak wiemy, było to miasto wolne, to też tych materiałów nie jest jakoś wyjątkowo dużo. Natomiast sprawa Rączkowskiego wydała mi się na tyle bulwersująca, że postanowiłam ją dla Was opracować.
Zostawcie po sobie łapkę w górze, zostawcie komentarz, dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie, jak wy ją odbieracie, czy według was wyrok był sprawiedliwy i czy motywacje Runszkowskiego faktycznie były takie, jakie podał, czy też w grę mogło wchodzić coś jeszcze, co zostało przemilczane. Morał dzisiejszej historii jest taki, że jeżeli wasze relacje z rodzeństwem nie należą do udanych, to jeżeli wasz brat lub siostra puka do was w nocy z butelką alkoholu, to raczej odprawcie go z kwitkiem, zanim on odprawi was na tamten świat. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka. Ale uważajcie na siebie, bo to nigdy nic nie wiadomo. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa!